Okej, ubrana jestem, zęby umyte, rzeczy spakowane. Ach, mój telefon. O, brakuje parę książek. Ach, na szczęście zauważyłam, bo poszłabym bez nich. Spakuję szybko. Jeszcze tylko moją współlokatorkę muszę obudzić. Ach, ale zawsze jest bardzo zła, jak ją budzę. Spróbować nie zaszkodzi. Lucy? Lucy, wstawaj, szkoła! Zostaw mnie w spokoju, sama sobie dam rady! Budzę cię, żebyś się nie spóźniła do szkoły, bo zawsze się spóźniesz, pomimo, że ja cię budzę! Nie możesz tak! Moim cichym marzeniem było, że my w dwójkę razem do szkoły chodzimy. Ale to tylko marzenie. Nawet nie słuchaj, jak do niej mówię. Ja nie chcę się spóźnić. Idę do szkoły. Faktycznie, dzisiaj szkoła. Ach, moją torbę zabiorę. Okulary słoneczne. Kole. Telefon. Więcej rzeczy nie potrzebuję. Jestem głodna. Muszę coś zjeść. O, a gdzie wszyscy? Już w szkole, czy co? Zresztą, co mnie to interesuje? Spokojnie moje płatki zjem. O, to jedyna rzecz, którą u Agaty lubię, że zawsze mi wszystko przygotuje. O, chyba czas na mnie. Idę do nudnej szkoły. Ochoty na lekcje w ogóle nie mam. Dzieci, czy ktoś z was wie, co z Lucy jest? No bo spóźnia się już o pół godziny. Nie mam pojęcia. Obudziłam ją rano, ale nie chciała wstać. O, dziękuję, Agata. Chyba sobie dzisiaj z nią porozmawiam. Dzień dobry. Lucy, miło, że jesteś. Spakuj telefon. Natychmiast. Przepraszam, ale to jest mój telefon. A ja jestem nauczycielką i decyduję o tym, że telefon podczas lekcji jest zabroniony. Zrozumiane? O, no dobrze. Lucy, a poza tym masz wpis w dzienniku. To jest mi akurat obojętne. Moi rodzice i tak się nie dowiedzą, bo ja z nimi nie mieszkam. Tak, ale jak się nic nie zmieni, to zadzwonię do nich. A teraz zaczynam lekcję. Lucy, ja bym na twoim miejscu uważała. Pani nauczycielka ma rację, ty się ciągle spóźniasz. Zostaw mnie w spokoju, ty nerdzie. Po pierwsze, ja nie jestem żadnym nerdem. A po drugie, to ja tylko swoje zdanie powiedziałam. I co o tym myślę? Ty. Fenocha! Przeszkadzasz w lekcji. Aha, mam już przerwę? Cieszę się. Pa, moi kochani. Jakie zachowanie? Może do ubikacji? Ja też. Ja tak samo. Ja też. Na waszym miejscu nie wychodziłabym do ubikacji. Nauczycielka powoli zaczyna się gniewać. Dziękuję, Agata. Nie wywyższaj się tak, ty nerdzie. My nienawidzimy szkoły. Lekcje są takie nudne. Jaki kujon z ciebie. Chciałam zapobiec temu, że rozłościcie nauczycielkę. Teraz to ty nas rozłościłaś. Nie poważacie innych. Teraz rozdam ćwiczenia. I przerabiacie je, proszę, w grupach. Na przerwie. Po, ten nerd mnie tak denerwuje. No i to jak przez nią nie mogliśmy do ubikacji iść? Musimy się na niej zemścić. Wiesz, szkoda mi cię, że musisz z nią mieszkać. Tak, czasami nawet płaczę w nocy. Rozumiecie? Też bym się popłakała. O wilku mowa, a wilk tu. Hej, ty! Co jest? Co wy tak tutaj na burmuszeni siedzicie? Dlaczego zapobiegłaś temu, że nie mogliśmy iść do ubikacji? To jest komiczne. Jesteście źli na mnie tylko dlatego, że chciałam, żebyście w klasie zostali. O, niemal bym to spodni zrobił. No to mi przykro. Chciałam tylko, żeby klasa nie lekceważyła nauczycielki. Co? Ty jesteś niepoważna. Takiego czegoś nie rozumiemy. Dlaczego wszyscy przeciwko mnie? No bo wiesz, w
klasie mamy takiego nerda, który uważa się za lepszego i milszego i nam wszystko psuje i skarży. I jest po stronie nauczycielki. Ja nic za to nie mogę, że taka jestem. Jestem całkiem normalną dziewczyną. Taką jak każdy inny. Poza tym wszyscy przeciwko jednej osobie. To niesprawiedliwe. Powiem dyrektorce. O nie, nawet nie zamierzaj. Zawrzemy z tobą umowę, dobrze? Umowa? Albo nam będziesz dawać odpisywać zawsze i wszędzie i wszystko, bo inaczej będziemy cię nienawidzieć. Zresztą już teraz tak jest. No dobrze, jak to jest wszystko, to pa. Ono myśli, że to wszystko. Myśli, że zawarła z nami pokój. Ha, nigdy. O tak, zanim lekcja się zacznie, muszę jeszcze szybko do ubikacji. Mam już pomysł na pierwszą psotę. Ale tym razem chciałabym to sama zrobić. Jako dobra współlokatorka, dobrze? Dobrze, Lucy, ale musisz nam powiedzieć, co zrobiłaś. Oczywiście, wszystko wam opowiem, a ty chodź ze mną. Tak. Jestem ciekawy. No to pa, chłopaki. Agata, Agata? Jesteś tutaj gdzieś? Jestem w ubikacji. Chyba przerwa już się skończyła. Idźcie już do klasy i powiedzcie proszę nauczycielce, że zaraz przyjdę. Tak, tak, nie martw się, powiemy. Niech sobie tak dalej myśli, ale my już zadbamy o to, że do klasy nie wróci. Już nie będzie pupilkiem nauczycielki. No właśnie. Chyba tak dobrze, co? Na pewno nie wyjdzie. Tak, na pewno. Nie da rady wyjść. Dzień dobry. Przygotowani na historię jesteście? Mam jedno pytanie. A kto tutaj siedzi? Proszę pana, tu siedzi Agata. Ona zawsze się na lekcję spóźnia. To normalne. Aha, no to chyba takie ziółko z niej, tak? Wpiszę ją do dziennika. Aha, a nazwisko? Agata Kaczmarek. Lucy, dziękuję. Halo? Halo? Czy ktoś tu jest? Chyba drzwi się zatrzasnęły. Pomocy. Niech mi ktoś otworzy. Lekcja się spóźnia. Och, chwila. Słyszę wołanie o pomoc. Ten głos chyba z ubikacji wychodzi. Chyba będą nici z tego planu. Wołał tu ktoś o pomoc? To ja. Nie umiem stąd wejść. A czy to pan? Pan z historii? Tak, to ja. A ty jesteś Agata, tak? A teraz cię uwolnię. Proszę. O, dziękuję bardzo. Jednak będę mogła uczestniczyć w lekcji. A kto cię tu zamknął? Nie wiem, tylko przypuszczam, że to mogła być Lucy. Ona mi dokucza, z całą klasą. Nienawidzą mnie. Tak, całkiem możliwe, że to Lucy była. Powiedziała, że jak zwykle się spóźniasz. Niemożliwe, chyba o sobie mówiła. Dobrze, chodźmy najpierw do klasy. Podejrzewam, kto Agatę zamknął w ubikacji, ale na wszelki wypadek jeszcze raz zapytam. A więc, kto to był? W porządku, nikt cię nie chce przyznać. Lucy, czy to ty byłaś? Nie, oczywiście, że nie. Czegoś takiego bym mojej współlokatorce nie zrobiła. Przecież ona jest taka miła. Lucy, to nieprawda. Ale prawdą jest to, że ty mnie nienawidzisz. Nie, kochaniutka, no co ty mówisz? Przecież my się tak lubimy. Poza tym wiem, kto cię zamknął. Emilia. To ja byłam, ale razem z Lucy. A teraz obydwie ze mną do dyrektorki. Natychmiast! A wy mieliście coś z tym wspólnego? Z tobą to my nic wspólnego nie mamy. Nie czaisz? Nikt cię nie lubi. Lepiej się nie odzywaj. Zrozumiałam. Nie czaisz? Nikt cię nie lubi. Lepiej się nie odzywaj. Hej, jak leci? No halo, przecież coś zapytałam. Co ty, beczysz? Zostaw mnie w spokoju, w porządku? Przecież tylko zapytałam. No dobrze, a jak u dyrektorki było?
Nic strasznego, tylko tyle powiedziała, że więcej tak robić nie mamy. Ale i tak będziemy. Mogłabyś proszę posprzątać po żółwiu i z psem wyjść? Czemu zawsze ja jestem za to odpowiedzialna? A ty co, nie możesz? Ty odpowiedzialna? Przecież ja to codziennie robię. Chciałabym jeszcze jeden rozdział przeczytać. I dlatego cię tak miło poprosiłam. Zamiast czytać, poświęć lepiej twój czas zwierzętom. Tak czy tak, robię to codziennie. Jeżeli masz chociaż trochę honoru, to zrób to. Poza tym, i tak byś teraz nic nie robiła. Poza wyśmiewaniem się ze mnie i obrażaniem mnie. No dobra, dobra, ale zmiataj z tą książką. Tak. Wyjątkowo to dzisiaj zrobię. Bo chyba się zwymiotuję. Tu, pij. Ale z psem wychodzić nie mam ochoty. Pomyślę lepiej, jak dokuczyć Agacie. O nie, jeszcze zadania domowego nie odrobiłam. Muszę się pośpieszyć. Jak mogłam zapomnieć? Lucy, a ty zadanie domowe już odrobiłaś? Nie, i nie mam zamiaru. Okej, okay, twoja sprawa. Słuchaj, a ty nie powinnaś iść pod prysznic? A niby dlaczego mam iść pod prysznic? Przecież odrabiam zadanie domowe, widzisz? Idź pod prysznic! No, przecież nie możesz mnie zmuszać. Denerwujesz mnie! Mam dosyć tego! Nienawidzę cię! Co? Nie wiesz o tym, że nie tylko ja, ale cała klasa cię nienawidzi. Wiesz, chciałam ci dokuczyć, ale ty jesteś taka inteligentna. Taki nerd. I nie dałaś się nabrać. Co? Chciałaś mi dokuczyć? Dlaczego? Bo cię nienawidzę, rozumiesz? Ale teraz opuszczam cię. Nie zamierzam z takim kujonem w jednym pokoju mieszkać. Później przyjdę tylko jeszcze po moje ostatnie rzeczy. W końcu będziesz miała spokój. Żegnam. Lucy się wyprowadza? Dlaczego sobie poszła? Nie chcę sama w pokoju być. Nie rozumiem. Nic jej nie zrobiłam. Czy to przez to, że musiała po żółwie posprzątać i z psem wejść? Powiedziała, że mnie nienawidzi.